Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bartul, to jest, jak się nie mylę, 13 odcinek z Tomb Raidera. Znajdujemy się w lokacji Twierdza Solarii. Tutaj mamy tylko, widzę, obóz do odkrycia. Aha, to już żeśmy przeszli, dobra. Zrobiliśmy trzecią część do strzelby, zdaje się. No i od razu startujemy. O cholera, ale ja chciałem ich załatwić. No dobra. Lepkie ręce. Padło osiągnięcie. Już po to. Za chwilę powinno nam wpaść kolejne osiągnięcie za ilość zabitych przeciwników. Oj, kontrola populacji. Kolejne osiągnięcie, proszę. Dwa osiągnięcia. Tutaj możemy sobie swobodnie przemieszczać te lokacje, bo nie mamy żadnych sekretów, znajdziek, artefaktów do zbierania, żadnych dokumentów czy geoskrzynek. Ruszajcie! Wszyscy! Znajdźcie wybraną! To jest moja! O cholera, grubo. Czekałem na ciebie, dziewczyno! Zapłacić! Chodź, mała, zabawimy się! O, lera. Lądujemy na głębokiej wodzie. Wyłaź stamtąd! Chyba się to nie udało. Już nie masz się gdzie schować. Zabiję na dzieciaki. Kurwa. Matko i córko. O cholera, mamy granatnik do broni. Proszę bardzo. Jeden punkt umiejętności zdobyty, nowy sprzęt. Będziemy mogli, moi drodzy, teraz niszczyć właśnie takie przeszkody. Zabiła Nikolaja! Skąd ona wzięła tę pukawkę? Dobra. 2500 surowców. Uźwa mać. Uwaga, uwaga, uwaga! Dobra, strzał w głowę. Zabójczy strzał w głowę. Nawet. Oj, tu mamy granatników. Proszę, obóz się nam pojawił. Dobra, pozbieramy to oczywiście, szkoda tego zostawiać. Surowce się nam przydadzą do ulepszania broni oczywiście. Dobra, postrzelamy trochę teraz z karabinu, mamy tutaj amunicji dużo. Dwa punkty umiejętności, strzelba powtarzalna. Dobra, zobaczmy ten sprzęt teraz. Zmodyfikowany wylot lufy pokrywa środkiem zapalającym. Dobra, naboje zapalające. Kolba z owiką jeszcze bardziej zwiększa stabilność broni przy strzelaniu. Za 300. Podajnik nabojów usuwa konieczność umieszczania nabojów w magazynku pojedynczo, co przyspiesza przeładowanie. Mamy de facto chyba tutaj ulepszone... A, 78% to jeszcze nie jest koniec. Granatnik. Tutaj nie możemy więcej nic ulepszyć na razie. Dobra, na razie mamy 100% wszystkich ulepszeń i 2 punkty umiejętności. Tutaj sobie odblokuję to. Spinaczka wyczynowa. Zwiększa umiejętność spinaczki, by poruszać się szybciej po otoczeniu i odnosić mniejsze obrażenia przy upadku. Dzięki temu zdobędziemy umiejętność na Steamie. Odblokowano się ognięcie spryciarz. Dobra, tutaj coś jeszcze mamy. Może coś z ulepszeń. Przy wykonywaniu uniku wbij wrogowi strzałem w kolano, by okaleczyć go i zmusić do wystawienia się na twoje ataki. Może być. Moi drodzy, w tym odcinku wpadły nam już 3 osiągnięcia na Steamie. Dobra, maksymalna ilość granatów. Wiecie co, ja może sobie postrzelam z tej broni. Cholera, się przestraszyłem. Wszystko kurde płonie, a Lara przymyka obok. Aha, to musimy rozwalić przy pomocy chyba granatnika. Nie zbliżajcie się do mnie! Chodź z nami! Nie zrobimy ci krzywdy! Cofnijcie się! Sam! Potrzebujemy... Uciekaj! Ale już! Shit. Broń, kurde, niestety bardzo słaba. Na dalekie odległości. Aj, za bardzo się wychyliłem. Nie lepsza. Dobra, shotguna. Gdzie są wszyscy? Dobra, nie ma. Czekajcie, bo my jesteśmy gdzie? Twierdza Solarii, ukończono 100%. Dobra, oho. Bardzo duża lokacja, ale na szczęście tutaj nie ma znajdziek. Stąd nie ma ucieczki! Nie widzę jej! Musi gdzieś tu być! Jestem ranny! Pomocy! Dobra, ładnie. Świetna ta walka jest naprawdę. Amunicji w tej grze jest w brud, po prostu jest za dużo jej. Nie wiem, czy abyśmy zwiększyli poziom trudności, czy tej amunicji byłoby mniej. Ciężko stwierdzić. Tam jest! Może uda ci się trafić! Poświeć tam! Tam jest! No cholera jasna. O kurde, jak ja mam tam przejść? Tam jest! Tam jest! Załatwić ją! Teraz, przeładowuję. Dobra, teraz. Pierdala do śruby. Dobra. Ona ma granaty! Zajmijcie ją, zanim się zbliży! Okej. Laro, przejdź górą, tędy! Idź do Rotha, dołączę do was i sam nie wsiadajcie do helikoptera. Zaufaj mi sam, proszę, tylko mi zaufaj. No idź! uciekł z bazy Solarii. Aha, tu się musimy chyba powspinać. A może nie, a może tak. Dobra. Brawo, brawissimo. O kurwa, pułapka. Szlak by tu trafił. O cholera. Jara, da bladę, uciekaj. Szybciutko, kochana, szybciutko. O nie! Nie mogę pozwolić, żeby wsiedli do tego helikoptera. Zniszczyć maskę! Ale zabijemy naszych! Ktoś jeszcze czuje zanik wiary? Dobra. Teraz umrzesz! O kurde, bela. Lara, Lara, Lara! No cię sumek emocji. Zaczekajcie! Burza! To zbyt niebezpieczne! Roth! Cholera! Weź na wieżę. Okej, chwilę. Ochłody. Ej, co tu tyle tego jest? A, to jest miasto ubogich. Nad nami, dobra. Kurwa, wszystko się rozlatuje. Czego nie dotknie Lara, to się sypie pod nami. Ja pierdzielę. Aj. Wróć. To nie tak. Czemu się nie złapała? Aha, to musimy na pory. Trzymaj się, trzymaj. Skąd te kuźwa wybuchy się biorą? Ja się pytam. O, Lara. Masakra jakaś. Mamy to, mamy to. Dasz radę! To się nie udało. A może? Shit! Jest! Trzyma nas, trzyma nas. Nie puszczaj. Laro, trzymaj się! Musimy lądować! Musimy wylądować, albo rozwijamy się w tej burzy! Nie odlecimy stąd! Nie możemy ich przestawić. Musimy lądować! Nie ma mowy! Nie w taką pogodę! Nie możemy ich zostawić! Ledwo tu doleciałem w jednym kawałku! Ląduj! Rozbijemy się na kawałki! Teraz! Kurwa! Oszalałaś? Katastrofa. Kurwa mać. Lara! Lara! Lara nie żyje. Moi drodzy, Lara zginęła. Żartowałem oczywiście. Laro. Nie poddawaj się. Chłopie, 30 ucisków, 2 wdechy. Wracaj, Laro! Wracaj do mnie! Chodź, Laro! Chodź! Chodź! To oni. Nie. Co się nagle amunicja mu wzięła w pistolecie? Roth, nie poradzę sobie bez ciebie. Przykro mi, Laro. Przykro. Jestem pewien, że sobie poradzisz. W końcu nazywasz się Croft. Coraz mniej nas tutaj na tej wyspie. Najpierw Grim, teraz Roth. Nie, nie. Wszystko w porządku, Laro? Czy z nią w porządku? Bo to zawsze o nią chodzi, co nie? Zapomniałaś, że to przez nią tu jesteśmy? To nie fair, Reyes. Masz rację. Nie powinnam tak mówić. Ale... Roth... Jak sobie bez niego poradzimy? Znajdźmy bezpieczne miejsce i należycie go pochowajmy. Zginął śmiercią wojownika i tak go pożegnajmy. No cóż... Uratował nam życie, jakby nie było. Tak to na wojnie bywa. Ktoś musi poświęcić życie dla ogółu innych. Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Warto spróbować. To i tak nic nie da. Nigdy nie wydostaniemy się z tej wyspy. Przestań, Laro. Nawet tak nie myśl. Musimy tylko zebrać siły i wymyślić jakiś plan. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz. Żadne z was nie rozumie. Coś nie pozwoli nam odejść z tej wyspy. Coś? Laro, weź się prześpi. Słuchaj, ja przyznaję, że zwykle interesują mnie takie dziwne rzeczy, ale to miejsce naprawdę przebija wszystko. Nie zamierzam tu umrzeć. Naprawię tę łajbę i odpływamy. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Jonah, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to jest błąd, bo w nim tkwi twoja siła. Potrzebujemy cię, Laro. Wielkolud ma rację. Nie mogę go jeszcze zostawić. Potrzebuję czasu. Wiesz, gdzie nas szukać. Zejdź, gdy będziesz gotowa. Bez ciebie nigdzie nie wyruszymy. Odpocznijmy, przemyślmy sprawę i bierzemy się do roboty. Miej go przy sobie. Lara oddała naszą spluwę? Ale chwila odpoczynku od tych emocji. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Nikt stąd nie ucieknie. Burze są związane z mocą Słonecznej Królowej. To ona nie pozwala nam odejść. W klasztorze jest komnata rytualna. Jeżeli to jej strzeże burzowa gwardia, odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać burzę, musi być właśnie tam. Ukryte wejście. Łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komnaty rytualnej. O, proszę. Jonah! Reyes! Szlak by to. O, powinnam była iść z nimi. Gdzie my jesteśmy, kurde? No proszę, las na szczycie, moi drodzy. Laro, tak mi przykro. To ja wpakowałem cię w tę sytuację. Złożyłem obietnicę twojemu ojcu. Kiedy widziałem się z nim po raz ostatni, przysiągłem, że będę się tobą opiekował. Trzymał z dala od kłopotów. A co zrobiłem? Wciągnąłem cię w sam środek tego bałaganu. Teraz to ty opiekujesz się mną. Wiesz, jesteś taka sama jak twój ojciec. Był najmądrzejszym, najsilniejszym człowiekiem, jakiego znałem. I nigdy się nie poddawał, nawet gdy było już naprawdę źle. Martwię się o ciebie. Ale wiem, że jeśli ktokolwiek zdoła przeżyć w tym miejscu, to będziesz to ty, Lara Croft. Cokolwiek się zdarzy, chcę, byś wiedziała, że kochałem cię jak córkę, której nigdy nie miałem. Jestem z ciebie dumny. Okej. Czekajcie, my tu mamy ognisko? Jest to ognisko, dobra. Oj, tam coś chyba jest. Kurde, myślałem, że to łuk jest. Że będę mógł naciągnąć cięciwę. Łzy nie przywrócą mnie do życia, dziewczyno. Tak właśnie powiedział Roth. Nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Nie będzie więcej opowieści o moich rodzicach, ani górskich wspinaczek. Boże, wolałabym, żeby to mnie zamienił. Ale tak się nie stało. Jestem tutaj, żyję i jestem pewna, że nie zabierze nas z tej wyspy żaden samolot ani statek. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Wiem, że odpowiedź ma jakiś związek z Chimiko i z tym klasztorem. Muszę coś zrobić. Muszę to powstrzymać. Damy radę. Okej, ulepszymy naszą broń krótką. Mamy tutaj osłonę uchwytu, magazynek jest łatwiejszy w montażu, co skraca czas przeładowania 325. Tutaj jeszcze mamy ergonomiczny uchwyt, gumowany uchwyt zmniejsza odrzut przy strzale. I tutaj jeszcze, moi drodzy, mamy tłumik. Broń z tłumikiem jest dyskretniejsza, ale zadaje mniejsze obrażenia. Naciśnij 2, aby wybrać wyciszoną broń. Okej, weźmy to. Skoczyła nam się tutaj zapas amunicji, znaczy nie amunicji, tylko no, jak to się nazywa? Surowców. Okej. O, proszę, 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 proszę. Moi drodzy, w tym momencie skończymy sobie ten odcinek, dlatego że las sobie zostawimy już na materiał następny. Las na szczycie. Także tutaj ja się z wami żegnam. Odcinek będzie troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, no ale cóż. Czasami trzeba. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej hej.